Polewne morze ty znów zwodzisz mnie. Piąty rok pokazał nam, że w tej chwili już możemy spokojnie wyprowadzić ze studia radiowego koncerty i pokazywać szerokiej publiczności tę muzykę, która jest naprawdę bardzo sympatyczna. Może troszeczkę źle odbierana, bo kojarzy się biesiadnie, ale wynika to naprawdę z niewiedzy, bo w muzyce morza można odnaleźć wszystkie gatunki muzyczne. No, treść jest ciągle ta sama, czyli o pływaniu. O pływaniu, o tęsknocie, o marzeniach. O sztormach, o falach. W tych piosenkach zawsze to jest większe, oczywiście, jest więcej przygody, ale tak naprawdę klasyczna szanta była traktowana jak gazeta. Kiedyś nie opowiadano, nie pisano o wielkich wyprawach, a śpiewano. Jeśli ta pieśń przetrwała do dzisiejszych czasów, dzisiaj wiemy, jak wyglądało żeglowanie na starych Kliprach. Na przykład. Zapraszam wszystkich na Tolsi Praises 4 sierpnia na Łasztowni. Będzie duży koncert podsumowujący w zasadzie te 5 lat. Bo przez te 5 lat wydarzyło się bardzo dużo i zaśpiewają same ulubione zespoły, te, które śpiewa się gdzieś tam przy ogniskach, na łódkach, podczas rejsów, bądź w jakichś innych tawernach. To naprawdę będzie sama czołówka zespołów szantowych, świetnych muzycznie i lubianych przez publiczność. Staraliśmy się tak dobrać te zespoły, żeby to były te najbardziej popularne i najbardziej popularne piosenki i żeby się wszyscy bawili. Co jest istotne w tej muzyce morza? Istotne jest to, że przy niej można śpiewać, klaskać, tańczyć i to sprawia największą radość wykonawcom, kiedy ta publiczność jest wciągnięta do wspólnej zabawy. Czyli nie jest to taki de facto występ, że scena, widownia, tylko jesteśmy jedną wspólną załogą, która się po prostu wspólnie bawi przy takiej muzyce.